The music industry is lying to you. It is telling you that you are excited. And you are excited. And you are excited. Or rather, you have confused excitement with the fear of missing out. Which is understandable, as these two feelings are very closely related. Focusing as they do on the heart and the groin, and ending in a bloody mess, pregnancy tests, and too little sleep. A survey says that shouting inanities in a regional accent is valuable to culture. Look at EastEnders, Soccer AM, or the Queen's Speech. A survey says paedophiles run the BBC, but look at the alternatives. Drowning men clutching at straws through their bell-end helmets. Sad woman dreaming of being owned by them. Their children, eventual despoilers of high streets, clad head to toe in menstrual blood. Screaming sexual insults into bedroom mirrors in the sad belief it will empower them. And it will empower them. And it will empower them. At least, that's what it says on my cereal packet. That's what it says on my receipt from the Apple Store. Good Lord. I cannot identify the bloodied bodies of my loved ones. They were killed whilst watching a new television show on the MTV network. One where Kim Kardashian is chased through woodland by a giant bear wearing a mask which carries the visage of recently deceased film director Michael Winner. The bear has apparently not qualified for a workplace pension and is angry with Daniel Day-Lewis for what he perceives to be the relative lack of action in There Will Be Blood, which he otherwise enjoyed but found a little precious for its taste. Anyway, after 20 minutes of panicked running around, intercut with interviews with friends and other celebrities, the production team behind the show all simultaneously come to the same horrifying conclusion. They have wasted the precious gift of life which is being given to them by science. They start attacking themselves with the nearest available objects, breaking off camera tripods to ram them bloodily into each other's eyes, climbing up the highest branches of trees to fall face down onto the pulsing earth, the whole time shrieking and screaming with the sudden primal vigor of lost souls who have forgotten language and seem intent on shouting their black hearts from their grey and semi-erect chests. Quiet. They face the pigs. They face the pigs they were. They face the pigs. They face the pigs they were. Anyway, my family members, otherwise enjoying a restful Sunday afternoon spent basking in the Christian lie of a benevolent and loving God, witness this horror through the prism of their television set. Concentrated howl of psychic and bloodied anguish, which is utterly enveloped the unlikely woodland scene, is transmitted directly into the heart of our living room. And it bursts from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. It bursts from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Oh!
Dobra, wystarczy. Sorry, że tak późno, ale robiłem jeszcze kawusze. Robiłem jeszcze kawusze, co by dzisiaj jakoś się rozkręcić na streameczku, bo mam taki niedzielny nastrój. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzień dobry, dzień dobry. Co tam u was słychać? Co u was dobrego? Opowiadajcie. No spóźnia, ale właśnie musiałem jeszcze ogarnąć do końca kawuchę. Horizon! No ja już na Horizonie jestem w miarę... Nie, czekaj, co ja głupoty gadam? Ja Horizona już wyplatynowałem. Wyplatynowałem Horizona. O, proszę bardzo, jest setka. Szybko poszło to platynowanie tak naprawdę. Biorąc pod uwagę, że nie robiłem dużo pobocznych, grając główną fabułę, to bardzo szybko się uwinąłem z tematem. No kawusia musi być, no wiadomo. Ghostwire Tokyo i opowiadaj jak wrażenia. Jestem ciekaw, jak inni ludzie właśnie odebrali Ghostwire'a. Bo mi się finalnie podobało, ale też mam do tej giery sporo zarzutów, nie? Nie jestem z nią tak na czysto. Bawiłem się dobrze, ale coś tam w niej jest nie teges. Czy ja mam szkła brudne, czy mi się wydaje? Jakieś takie ufajdane. Słuchajcie, moi drodzy, od razu mówię, że ja nie wiem, w co my dzisiaj będziemy grać. Mamy trochę możliwości, jak gdyby rzeczy, które wybraliśmy ostatnio na promocjach. Ale jest też kilka innych opcji, więc właściwie zaraz wam wszystko przedstawię. Tylko poczekam, aż się trochę zbierzecie, żebyśmy sobie wspólnie wybrali, w co dzisiaj będziemy gierzyć. Cyk, 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 cyk. Powiadomienia raz, dwa, żebym wiedział, co będzie nowe. Klimat jest przecudowny, historia jest dobra, ale system walki jest strasznie płytki i to w zasadzie największy zarzut. Zgadzam się zupełnie, zresztą pisałem o tym na zejście z embargo, że ja jak gdyby zwykle jak mam dostęp wcześniej do gierki i ją sobie porządnie ogram, to staram się na zejście embargo taką mini recenzję wrzucić na Twitterka. No i pisałem właściwie to samo, nie? Że kombat jest nienatchniony. Niestety. Zresztą to poruszanie się po dachach zawiodło mnie w podobny sposób, bo ja ani przez moment nie czułem, żeby poruszanie się po dachach już oczywiście na pełnym ulepszeniu było szybsze niż chodzenie po ulicy, nie? Wydawało mi się to jak gdyby takie same w pewnym stopniu. Czy będą grane Hollow Knighty? Ale to jeszcze nie jest zdecydowane. Mamy kilka możliwości dzisiaj i pewnie sobie zaraz coś będziemy wybierać. Tylko tak jak mówię, poczekamy chwileczkę, aż się ludzie zbiorą. Moi drodzy, dla tych z was, którzy być może czekali, a nie widzieli, ruszył już mój konkurs z Destiny 2. Do wygrania jest... no nie, kot nie jest do wygrania. Cacek. Spadamy. Do wygrania jest myszka i mata z zestawu właśnie limitowanych itemków od SteelSeries z grafikami właśnie z Destiny 2. No i szczegóły konkursy są i zapisane na Facebooku i zrobiliśmy na Discordzie osobny kanał, który się nazywa Destiny 2 Konkurs i tam również na górze macie albo w przyklejonych jak wolicie to co trzeba. Czekajcie, przy okazji właśnie konkursu jeszcze odpiszę. Dobra. No i macie właściwie tydzień. Macie właściwie tydzień na wrzucanie zgłoszeń. I za tydzień zrobimy sobie w niedzielę streamka z rozstrzygnięciem konkursu. Ja sobie wcześniej wyłonię powiedzmy jakichś finalistów, pozapisuję te grafiki i będziemy sobie przez nie scrollować w tej i we w tej i zastanawiać się nad tym, które są fajniejsze, a które nie. No kocie. Takie życie stackiem niestety. No, jasne i... Dlaczego ci się wydaje, że jak wejdziesz górą, to nagle będziesz mógł zostać na biurku? Nie kumam tego. Cześć Kasper, dzień dobry. O nie, bo dziowy graf, bo mam wszystkie fajne rzeczy. Jakie wszystkie fajne rzeczy?
jak i wszystkie fajne rzeczy. Tam naprawdę można z wielu podstawowych rzeczy tak naprawdę wykręcić coś bardzo fajnego. Więc ja właśnie też liczę na to, że ktoś pójdzie po takie mniej standardowe rozwiązania. No, moi drodzy, ja sobie wróciłem do grania w Smurfy Misja Złoliść. Dobrze mi się w to gierzyło tak naprawdę na tych streamkach z fabułki. Od tamtej pory jakoś nie ruszałem tego za bardzo, bo było sporo tych znajdziek, a jak gdyby one były tak rozsiane po tej mapie, do której nie ma wglądu żadnego, tak wiecie, żeby zobaczyć jakiś rzut z góry czy coś w tym stylu, że zbieranie tego było trochę uciążliwe. Ale jak widzicie, widzicie, powiedzmy, mam 88%, już mało mi zostało. Więc teoretycznie możemy dzisiaj trochę przeraszować te smurfy, żebym sobie dobił do platyny. Troszkę ostatnio, dosłownie dwie albo trzy misje pograłem w Ghost Runnera, żeby spróbować obczaić, jak mi się będzie grało w to na padzie. I ja mówiłem na ostatnim streamie, że to nie jest gra na pada. Ja to podtrzymuję, ale uważam, że można, że da się to przejść na padzie. Więc może kiedyś sobie zrobię właśnie próbę przejścia całego Ghost Runnera na padzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tak, Kacper, na przykład. Chodzi o dowolne sprzęty SteelSeries. Nie ma opcji? No jest kurde ciężko, ale ja miałem duży problem, zauważyłem właśnie już tam w drugim levelu, że ja mam po prostu duży problem z przyzwyczajeniem się, co jest pod którym klawiszem, nie? Że naciskam w pewnym momencie coś złego i mówię, nie, to nie o to chodziło, ale już jest za późno i trzeba powtarzać całość, nie? Także jak mi to wejdzie w krew, to może będzie lepiej. Po przejściu tego na myszce nie da się, ja mam inny problem z celnością. Nie jest aż tak źle. Jak gdybym ja chciał na tym wykręcać czasy, to faktycznie byłby spory problem. Natomiast wydaje mi się, że tak po prostu przejść grę... Wiecie, samo przejście gry nie jest tu aż tak wymagające, nie? Jak gdyby wymagające się zaczyna wszystko robić, kiedy chcesz biegać szybko i bez śmierci. Ale to jest do zrobienia. Co my tu jeszcze mamy? No i mamy te nowe giery, które kupiłem ostatnio na wyprzedaży PSN-owej. Relikta to jest gra, to jest puzzler właściwie, taki 3D, nie? Że chodzimy, mamy jakieś możliwości, jak gdyby wpływamy na otoczenie i jak gdyby próbujemy się przedostać dalej przez jakieś tam właśnie segmenty zagadek. Narita Boy jest gierą, która wygląda fenomenalnie, w sensie bardzo fajny, mają styl pixel artowy, ale tak właściwie nie wiem za bardzo, na czym giera polega i no możemy ją sobie też dzisiaj spróbować. Kocie, nie! Po raz trzeci dziś. Cześć Sarewo, dzień dobry. No i mamy The Quiet Man również. Czyli gierę, która już mi mijała na wielu, wielu promocjach wcześniej i jak się w końcu zdecydowałem ją kupić, to się okazało, że już ją miałem kupioną, więc po prostu pobrałem. To zapowiadało się jak jedna z tych gier filmowych, że mamy nagrania jak gdyby z aktorami i tak dalej, tylko co jakiś czas wybieramy, co chcemy, żeby nasz bohater zrobił. Ale jest to też przeplecione z normalną rozgrywką na silniku, nie? Że są modele i tak dalej. Więc to teoretycznie brzmi jak dobry pomysł na takiego zmulonego niedzielnego streamka, więc może. No i Hollow Knight oczywiście, nie? Hollow Knighta pewnie będziemy sobie jeszcze długo, długo grać na streamach, więc jak gdyby też jakoś się super nie palę z tym. Mamy też Sifu, które teoretycznie można by było odpalić. The Hong Kong Massacre jakoś mi nie przypadło do gustu, coś mi tu nie pasowało, nie? Reliktę przechodzę, fajna, ale pod koniec łamigłówki to po prostu mniejsze puzzle do posklejania na siłę, okej. Okay. Mam też Cupheada z jakiegoś powodu zainstalowanego na konsoli, więc no teoretycznie też go wciągam do puli. Nie grałem jeszcze w Outer Wilds. Mam, ale nie grałem. Kacper, no masz jak gdyby w regulaminie konkursu, żeby to wrzucać na Discorda.
Osobiście nie polecam, przeszedłem. Propos czego to było? Późno odczytałem, a już nie wiem, o czym mogłeś mówić. Propos Quiet Man. No, oczywiście, w sensie ja doskonale zdaję sobie sprawę, że to będzie bardzo zła gra, ale to jest też powód, dla którego ja w nią chcę kiedyś w końcu zagrać, nie? Ja czasem lubię przejść słabą grę. Jakoś jest to dla mnie wyjątkowa forma rozrywki. No tak, tu mam AI zainstalowane, ale dosłownie pograłem pół godziny póki co. Wiesz co, nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć, czy jest dobre. Ja jestem, wiesz, po prostu dużym fanem serii Zero Escape, nie? I gdzieś tam słyszałem, że AI The Somnium Files jest gorsze od Zero Escape, ale to wcale nie znaczy, że jest złe, nie? Więc stwierdziłem, że sobie w końcu wezmę, pogram. Początek robi dobre wrażenie, jest intrygujący, wydaje mi się, że może być z tego spoko tytuł, zobaczymy, jak się rozwinie fabuła. Tylko że ja jak gdyby wizual novelki tego typu traktuję trochę jako alternatywę do książki przed spaniem, nie? Więc jak gdyby mam konsolę gdzieś tam podpiętą pod telewizor, jak już idę w kimę, i odpalam sobie na godzinkę, troszkę pogram i tyle. Także ja to będę przychodził prawdopodobnie długo. A może by tak wyplatynować smurfy? No to mówiłem, że już jestem blisko platyny. Już takiego ostatniego rusha robię na znajdźki, więc możemy dzisiaj poplatynować. To też jak najbardziej jest możliwe. Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby w przypadku tego typu visual novelek demka były dobrym pomysłem, bo tak naprawdę gdybym miał na przykład ocenić Zero Escape, dowolną właściwie odsłonę Zero Escape tylko po pierwszej połowie, to prawdopodobnie nie byłbym w tak dużym stopniu zadowolony, nie? Jak gdyby w tych grach zwykle sam finał jest tak napięty i jak gdyby tak fajnie rozwiązuje różne wątki, które się gdzieś tam zbierały w trakcie rozgrywki, że dopiero ta końcówka pozwala naprawdę tę gierę docenić, nie? I podejrzewam, że tutaj będzie tak samo. Cześć, jest w końcu na Steam wersja Director's Cut Death Stranding. Ściągam, a teraz się rozmyśliłem i wstrzymałem, okej. Okay. Death Stranding jest super, jak gdyby ja bardzo tę gierę uwielbiam. Akurat Director's Cut nie uważam, żeby był potrzebny. Nie wprowadza właściwie nic sensownego. W sensie jest tam jakaś misja fabularna, czy tam nawet może dwie, ale ta cała reszta dodatków to jest takie... Dobra, słuchajcie, no to trzeba zdecydować, co my dzisiaj robimy. Może ja przypomnę jeszcze raz. Mamy platynowanie smurfów misji Złoliść. Możemy spróbować pograć kampanię na padzie w Ghostrunnerze. Możemy zacząć grać w Reliktę. W to jeszcze nie grałem wcześniej, tak żebyśmy lecieli od początku. To samo tyczy się Narita Boya. Moglibyśmy dzisiaj przejść w całości, z tego co rozumiem, The Quiet Man, bo to prawdopodobnie jest krótki tytuł i dalibyśmy radę na jednym streamie. Możemy cisnąć dalej w Hollow Knighta i coś jeszcze było. I możemy nawet pograć trochę w Cupheada. I... Na Sifu dzisiaj, kurde, nie mam ochoty, więc Sifu dzisiaj odpada. Ale to co wymieniłem. Smurfy, Narita Boy. Na razie widzę dwie opcje. Cześć Przemo, dzień dobry. Wszystko tylko nie Hollow? Dlaczego tylko nie Hollow? Dobra, widzę, że dwie na Narita póki co. A jeszcze poczekam, aż się określicie. Quiet Man. Trzecie na smurfy. Go ankieta, no chyba tak musimy zrobić, czekajcie. Wejdę sobie w dashboarda i wszystko będzie jasne zaraz. Pararara pa pa pa. Gdzie tu są ankiety? Manage pool, okej. Okay. New.
w co gramy. Smerfy, misja, złoliść, latynowa, o, nie da się dłużej, okej, okay, trudno. Co tu jeszcze było? Ghost Runner, Narita Boy, Relicta, The Quiet Man. Ej, nie da się więcej? To zamiast Ghost Runnera, bo on chyba nie zgarnął opcji, to wpiszę Hollow Knighta. Dobra, no powiedzmy, że może być. Czas ankiety 2 minuty, czas start poszło. Dobra, ja sobie rozwinę, żeby widzieć, co się dzieje. Smurfy będą walczyć z Narita Boyem. No ten Narita Boy, no wygląda fajnie. Ja jestem tylko ciekaw, czy ten gameplay jak gdyby też dowozi. Wydaje mi się, że gdyby ta giera i wyglądała fenomenalnie i miała bardzo interesujący gameplay, to słyszelibyśmy o tym bardziej jakoś powszechnie. Dobra, doczekamy sobie do końca tej ankiety. Ja sobie może zapalę w tym czasie. Kawuszę zacznę pić. I będzie gituwa. Hollow to ma jeden dosłownie. W sensie, wiecie, my tego Hollow Knighta i tak będziemy, jak gdyby, jeszcze nie raz przechodzić na streamkach, bo to jest gierka, która przy moich takich, wiecie, dwugodzinnych streamach, gdzie ja półtora godziny, powiedzmy, gram, a resztę gadam, no to nam starczy na jeszcze bardzo, bardzo długo, nie? Smurfy na prowadzeniu, co to się dzieje? Hollow Knight jest fajny do momentu, jak dotrzesz do Panteonu. No mi to jeszcze nic nie mówi, nie? Mi to jeszcze nic nie mówi. Ja jestem jeszcze względnie na początku. Uszanowanie, czy tutaj zlot fanatyków Mariusza Pudzianowskiego jako największego sportowca Polski? Nieszczególnie. Nieszczególnie. Nie mogę się nazwać wielkim fanem Pudziana, wręcz przeciwnie. Ej, co jest? Zrobiliście po 40% na Smurfach i na Narita Boyu. Dobra, czekajcie. Zrobimy rzut. Mam monetę jakąś? Nie mam. Czym mogę rzucić? Mogę zakręcić ładowarką indukcyjną z Wiedźmina. Jak wypadnie Wiedźmin, to jest Smurfy. Jak wypadnie Reverse, to jest Narita Boy. No i są Smurfy. I są Smurfy. Gdzie moneta gambitowa? Dobra, ale wiecie co, powiem wam tak, jak gdyby ja nie wiem, ile mi zostało w tych smurfach jeszcze do zrobienia, więc jest całkiem możliwe, że my to zrobimy w godzinkę, a jeszcze godzinka nam zostanie na coś innego. Daj spokój, mikro. A znasz jak gdyby znanego sportowca, który nie jest biznesmenem? Ja nie kojarzę. Czekajcie, bo dźwięków nie mamy z konsoli. Zaraz was przyniosę na duży ekran. I tak, ja sobie będę musiał odpalić przeglądarkę z tej strony, żeby widzieć co i jak. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w domu Gargamela z jakiegoś powodu. Mój status podróży wygląda tak, że tu mamy komplet, tu nie mamy kompletu. Chyba w dwóch miejscach jeszcze nie mam kompletu. Tu mi brakuje dwóch korzeni i 3% do oczyszczenia i
A, i tu mi brakuje 4% oczyszczenia, a całą resztę mam zrobioną w 100%, więc mało. Spróbujemy wrócić na bagno i na bagnie znaleźć brakujące 4%. Przy czym ja już tu biegałem dość długo i nie znalazłem tego, co powinienem był znaleźć. Oczyszczenie polega na tym, że czasem są takie objęte zarazą rośliny, trawa i tak dalej. Po prostu trzeba to zeszprejować i wtedy jest git, nie? Także będziemy musieli się czymś takim zająć. Tylko sobie dopalam na spokojnie. I zmienię kategorię gierki. Dobra, zmienione. Jaka była fabuła w smerfach? No to właśnie taka, że okolice spowija zaraza i trzeba jak gdyby znaleźć serce tej zarazy i je oczyścić. Jak weekend mija? Za szybko, zdecydowanie za szybko. Ale taki chillowy weekend, że właściwie nic nie robię. Jaki problem, Rychu? Co się wydarzyło? Dobra, tu był początek levelu. Mamy jakieś... O, fajnie, że wyczułem. Mamy jakieś lilie, ale wydaje mi się, że one nie będą prowadziły do gruntu, więc siłą rzeczy nie będzie tam też żadnych... No właśnie. Nie będzie też żadnej trawy do oczyszczenia. Ale musimy się porozglądać, bo może być coś na przykład na ściankach gdzieś, czy coś w tym klimacie. Rychu, no oczywiście. My tu mamy streamki sponsorowane z Iamy, więc polecam się Iamę. Sam używam. Ale tak bez beki jestem bardzo zadowolony z tego monitorka, co mam. Więc może coś tam w ofercie też od nich ciekawego znajdziesz. Ja mam co prawda monitor 21:9, ale no oczywiście oferty mają szerszą. Także polecam obczaić. W ogóle kilka osób się mnie pytało o kody zniżkowe na Iamę. Czy mam jakiś kod twórcy albo coś takiego? I co prawda nie miałem, ale się odezwałem z pytaniem, czy możemy coś takiego załatwić. I podejrzewam, że po weekendzie będę miał odpowiedź, więc może jakieś symboliczne 5% wleci, albo może jakieś 10%, to byście sobie mieli. Kawusza w niedzielę, to najlepsza rzecz na świecie. Mam pytanie dłuższe do ciebie, Kamil, jako streamera. Ostatnio grzebałem w Twitchu i znalazłem samouczek wprowadzenie do streamowania i rodzi się w głowie, żeby może spróbować. Okej. Ale to pytanie dotyczy tego, czy spróbować? Czy jakby jakichś technikali konkretnych? Czekajcie, ja stąd przylazłem czy nie? Jak się będę tak zagadywał, to nie będę wiedział, gdzie mam iść. Ale musimy szukać trawy. To powinna być trawa taka jak ta, tylko że fioletowa, nie? Szpreja sobie już mogę zmienić na kolorowy. Do trawki musiałem kilku różnych używać. Dobra, tu nic więcej nie ma. Na ścianach czysto. Zaraz, bo na tych liliach się nie rozglądałem. Może tu coś jest. Też nie.
Tu jest jeden kwiatek do strzelania, tylko że on służył do strzelania w tamto cholerstwo na górze, więc to raczej się już do niczego nie przyda. Tu nie wiem, czy nie ma znikających lilii. Chyba są znikające. Tu też są jakieś lilie. Tu kiedyś była znajdźka, ale już nie ma. Tu czysto. To jest ścieżka poprzednia, po prostu odgrodzona. Tak czy warto, a jeśli tak, to pojawiają się inne pytania, między innymi właśnie techniczne. Tak naprawdę wiesz, no musisz mieć kompa na tyle dobrego, żeby cię uciągnęło to, co chcesz pokazywać, plus transmisja. Transmisja niestety jest mocno obciążająca sprzęt, więc no będziesz siłą rzeczy musiał to sprawdzić już jak gdyby podczas ewentualnego streamowania. Tam się do góry idzie. O! Tu jest! No nie wierzę, że to tutaj było, prawie na początku. Mamy to 100%, dobra. Ta lokacja zrobiona, została jedna ostatnia. Znaczy wiesz, masz jeszcze inne rozwiązanie, streamowanie z konsoli. Ty nie jesteś konsolowcem, nie Markorp? Nie mówiłeś chyba nigdy o graniu na konsoli. Tak mi się przynajmniej przypomina. W każdym razie no to na pewno jest trochę wygodniejsze, no bo nie jest tak obciążające, wiesz, sprzętowo, nie? No i upload oczywiście. Tak musisz uciągnąć powiedzmy 6000 kbps na uploadzie, żeby było ok, nie? Możesz też mniej, ale to już nie będzie wyglądać jakoś super. A wydaje mi się, że właśnie jako świeży kanał na Twitchu właśnie masz możliwość maksymalnie do 6000, przepraszam. Dobra, bo mnie tu będzie Gargamel gonił z tym światłem swoim. Musimy po drodze się rozglądać za, już wam mówię, za dwoma korzeniami. Jeden wiem, gdzie będzie. No i tymi trawami jeszcze dodatkowo, nie? Bardzo możliwe, że jeden... Ups, dobra, już nic z tym nie zrobię. Bardzo możliwe, że jeden z korzeni będzie właśnie przy trawach. A, masz Playa 4. No to jakbyś miał jakiegoś wideograbera, to byłoby ci łatwiej. Tylko, że to już jest inwestycja na sam początek, nie? Bo wideograber, no tam kosztuje swoje. Nie wiem właściwie ile teraz, bo niestety na pandemii one trochę podrożały. I nie wiem, czy ceny już zdążyły troszkę spaść. No ale to jest powiedzmy 500-600 zł koszt, nie? Więc to już jest sporo na start. Lepiej sobie zacznij na PC-cie, zobacz jak ci będzie szło, czy jak gdyby... Czy jest jakaś kategoria gier, które twój komp uciągnie na sensownym poziomie. Tu nic nie widzę. Co to za smurfiki? Misja Złoliść. Bardzo fajna gierka, muszę przyznać szczerze. Dobrze się bawiłem, a teraz już jak gdyby jesteśmy po fabule, ja teraz czyszczę tylko levele, żeby mieć znajdźki i trofki. Tu jest wszystko poczyszczone. Tu mogłem nie sprawdzać, co się dzieje. Nie, tu już jest wyjście. Dobra, cofamy. A czy warto spróbować? No to też już jest trochę inny temat, nie? Jeśli chcesz typowo hobbystycznie podejść do tematu, to tak, wydaje mi się, że kurde warto. Czekajcie, czy tu coś jest? Nie, tu się nie da nawet iść. Czysto hobbystycznie uważam, że streamowanie jest super. Szczególnie jak masz jakichś takich znajomków, którzy na przykład by wpadali na te streamki już od początku. Dobra, tu nic nie ma. Tu nie dojadę nigdzie do końca. Nie, tu się spada od razu. Tu trawa oczyszczona. Dobra, czyli tu już nic nie ma. Ech.
Gauss, pytałeś jak tam olejek. Wiesz co, jak gdyby ciężko mi ocenić, cholernie ciężko mi ocenić, bo mam wrażenie, że faktycznie częściej miewam sny niż miałem do tej pory. Tu było trochę znajdziek, ale ja już chyba poczyściłem ostatnio. Tu traw kolejnych nie ma. Używam go cały czas w każdym razie. Au! God damn it. Używam go w każdym razie cały czas. Nie wiem, czy jestem bardziej wyspany. Wydaje mi się, że nie. Ale tak jak mówię, no z drugiej strony miewam te sny regularnie, a u mnie był taki okres, że sny zdarzały mi się tak rzadko. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja tu mogę iść, chyba mogę. Że jak już je miałem, to ja się bałem dosłownie, nie? Byłem przerażony tym, że jakieś sny się w mojej głowie zagościły. Dobra, tu dół trzeba sprawdzić. Jak się skupiam na gierce, to ja mówię jak potłuczony, nie? I potem wychodzą jakieś głupie opinie, które później będę musiał kilkanaście razy weryfikować przed wami. Bodzio! Jesus, włącz sobie woda. Dobra, tam już niedaleko po lewej stronie będzie ta znajdźka, o której wiem. Tu już zabierałem chyba ostatnio. Tu nawet nie wiem, czy ja mogę teraz zejść. Chyba nie, tu już jest chyba śmierć, ta. Dobra, czyli tu nic nie będzie. W samouczku Twitcha proponują ściągnięcie jakiegoś darmowego programu. No, wiadomo, musisz mieć jakiś soft do streamowania, nie? Ja korzystam ze Streamlabs OBS-a, ale tak naprawdę nie wiem, czy on jest... O! Aha! Dobra, wszystko jasne. Zarąbiście, tylko żeby mnie Gargamel nie złapał. Dobra, jest 100%. Super, czy ja już wszystko wiem. Teraz tylko przeżyć, żeby mnie Gargamel nie złapał, bo inaczej będę musiał to powtarzać. Ja już tu zraszuję troszeczkę do przodu. I to będzie dosłownie tutaj po lewej stronie. Tu z tego grzyba się wskakuje na lewo, czego nie widać kompletnie. O właśnie. I jest ostatni, proszę bardzo. Dwie trofki powinny wpaść. Za komplet korzeni i za zrobienie 100%. Dokładnie. Dobra, to zostały nam już tylko takie pomniejsze trofki. Jedna z nich powinna być wymagająca, czyli chyba przejście tego segmentu, który przychodzę teraz, tak żeby nas Gargamel nie dopadł ani razu. Ale to muszę się zaraz upewnić. Nie ściągaj Twitch Studio, bo to jest słaby program. Ściągnij sobie jakiegoś OBS-a, albo zwykłego czystego OBS-a, albo Streamlabs OBS-a. One są wszystkie darmowe, więc easy. Zresztą, wydaje mi się, że Twitch miał się wycofywać z Twitch Studio? Nie, przepraszam, głupoty mówię. Twitch się wycofał z czegoś, o czym... Z czegoś, o czym nie wiedziałem, że istnieje. A gdybym wiedział, prawdopodobnie bym tego używał. Czy wy wiedzieliście, że Twitch miał desktopową aplikację? Ja lubię mieć osobne programy w desktopowych aplikacjach. Nie miałem pojęcia, że to istnieje, a bankowo bym używał. To znaczy bankowo. Wiadomo, że może ta aplikacja nie była najlepsza na świecie i wtedy byłoby... Może na poziomie tego, jak się ogląda na przykład Twitcha na telewizorze albo tablecie, czyli bardzo źle. Więc może bym wtedy nie używał tego na co dzień. Ale no nadal, nie miałem pojęcia. Czy kamerka jest obowiązkowa? No oczywiście, że nie jest obowiązkowa, natomiast na pewno łatwiej będzie ci znaleźć publikę, nie? Jeśli będziesz z kamerą. Przejdź przez całe laboratorium, nie dając się złapać Gargamelowi. Okej.
przebiegnij 100 metrów smerfo sprintem, to pewnie w odpowiedniej lokacji będzie łatwo zrobić. Smerfuj w powietrzu przez 10 sekund, tak samo. I to wszystko. Tak, bo ja już tu wszystko mam. Dobra, czyli musimy przejść przez laboratorium, nie dając się złapać Gargamelowi. Czyli przez to. Tak często używałem Twitcha na Macu desktopowego. I jak było? Widzę, że łatwa platynka. Wiesz co, trochę upierdliwa, bo te znajdźki... Poradnik nie jest do nich jakoś super pomocny, nie? Bo poradniki niestety były takie, że montażowo było cięcie po jednej znajdźce, a potem od razu przejście na kolejne. A to, te levele nie wszystkie mają strukturę liniową, nie? Nie zawsze było widać, gdzie w ogóle się znajduje ta kolejna znajdźka. Dobra. W tym segmencie on mnie chyba jeszcze gonić nie będzie, dopiero... O nie, już jest. Dobra, czyli będziemy musieli zaraz spierdzielać tak na grubości. Będzie pewnie kilka takich tricky momentów, których może nie ogarniemy za pierwszym razem. Co jest? Aha, to już mnie dorwał. Okej, super. Czyli reset całkowicie. Nie da się chyba zrobić takiego resetu, że tutaj na przykład dam sobie podróż. Muszę wyjść na inną strefę i potem wrócić do laboratorium. Co to za nowy Mario? Smurfy, misja złoliść. Bardzo fajna giereczka, powiem ci szczerze. W sensie... z góry pewnie by się zakładało, że to taka gierka typowo dla dzieci, a ja się w niej bawię naprawdę dobrze. Dobra, to sobie wszystko przeskipujemy. Na szczęście, jeśli wierzyć trofce, to mogę ginąć od wszystkiego, tylko nie od Gargamela, nie? W tym levelu. I wtedy będzie git. Dobra, i on się zaraz gdzieś odpali w akcji, tylko będzie szedł od naszej lewej. Problem jest taki z Gargamelem, że on czasami dostaje jakiegoś takiego nienaturalnego boostu speeda i nie wiedzieć czemu właściwie od razu nam wchodzi na twarz, nie? Z tym swoim światłem. I to jest trochę problematyczne. Moglibyśmy się też czasem ukrywać za jakimiś przedmiotami, o, tak jak teraz. Tylko jemu się czasem wtedy to poruszanie trochę, może nie buguje, ale robi się trochę dziwne. No i widzicie, o, i od razu właściwie jest za mną, nie? W sensie nawrócił sprawę i teraz będziemy musieli zresetować. Działa bardzo dobrze, jedyny minus, że nie dało się wgrać wtyczek jak w Better TTV. Ja i tak nie używam Bettera, więc dla mnie żadna strata. I nie chcę nic mówić, ale to jest, z tego co pamiętam, dość długi level. Może tak mi się wydawało, że jest długi przez to, że ja zbierałem te... O właśnie, że zbierałem te znajdźki. A jak teraz będziemy przez to przechodzić tak bardziej na rushu, to może być lepiej. No, wskocz. Hop, hop, hop.
Dobra. Mimo, że ta kropka się wyświetla na dole, nie? Pokazująca nad czym właściwie aktualnie się znajdujemy. O! O! O tym właśnie miałem mówić. To czasami jest dramatycznie, żeby trafić w jakąś konkretną przestrzeń. O, się możemy zbugować na czymś takim troszeczkę. Dobra, przeczekajmy go tutaj, bo widzicie, on jest od prawej. Dobra, git. Gdzie ja mam iść? No nie, zaciąłem się! Okej, chyba żyjemy. Tylko nie, ja stąd nie wyjdę teraz za bardzo. Mogę wyjść na prawo, ale ja nie wiem, czy nie spadnę w przepaść i nie zginę. Nie wiem, czy nie musiałbym zahaczyć jakiegoś punktu kontrolnego po lewej. No, zobaczymy. O, dobra, jest git. A, tylko ja tu muszę do góry. Czy ja tu wejdę? Zdążę? Dobra, zdążę. No. Teraz to w ogóle było nie fair, bo się pojawił totalnie z nienacka. Dobra. Co, w prawo mam iść? W prawo. Tu? Tu chyba. Nie, nie tu. Oni w bambuko zrobili. Tu chyba. Dobra, trzeci segment. Co jest? Kamera z... No i chuj się pojawił z frontu! Nie wiedzieć czemu i nie wiedzieć kiedy. I cały level od nowa. Co za wredny stary dziad. Smutny stary dziad, nie? A, w ogóle przypomniało mi się, bo jakiś czas temu wam pisałem, że DMZ na HBO, bardzo fajne, że mi się podobało mimo raczej średnich ocen krytyków. Znowu to samo, w tym samym miejscu. A się wczoraj kopnąłem, że był jeszcze jeden odcinek. W sensie, ja widziałem trzy. I ten trzeci się kończył tak, że właściwie mógłby to być koniec sezonu, a potem się okazało, że jest jeszcze czwarty. Ale dobry odcineczek, jeszcze bardziej mi się serial podobał. No idź! Dobra, bezpieczni. Tu możemy od razu zraszować. Dobra, jest git.
No nie, utknąłem gdzieś za czymś. Dobra. Znowu. Ja muszę zapamiętać, gdzie będzie tam to miejsce, gdzie on jakoś tak znikąd się bierze z frontu. Bo to jest ta sama sytuacja. Dobra. DMZ na HBO. Na podstawie komiksu bardzo fajnego, swoją drogą. Słychać też łapanie, ale nie wiadomo skąd ono w ogóle nadciąga, nie? Tu wiemy, że możemy już od razu iść na prawo, że nie ma się co tym grzybkiem tutaj przejmować. Tu easy. Dobra, i teraz musimy uważać, bo on mnie gdzieś tu dorwał jakoś tak kompletnie z czapy. Tu? Tak, tu. Dobra, jestem bezpieczny, tylko żeby mnie tam te kwiaty nie dorwały. Właśnie, wystrzelają we mnie. Czy ja tam przejdę? Ja tam nie przejdę, prawda? Dobra, żyję. My się tam w razie czego do donicy schowamy. Tylko, o właśnie, muszę trafić. O, bo nie, nawet nie muszę. Coś się z kamerą znowu co się zesrało? Co tam się dzieje? Gdzie ja jestem? Jestem pod mapą. Dobra, ale jest checkpoint. Niech to będzie wyjście. Nie, jeszcze nie. Dobra, grzecznie, bo tu widzę, są od razu miejsca do schowania się. Jest wyjście kolejne. Gdzie mam tu iść? Tu chyba, dobra. Tu za cegłę, bo on zaraz się pojawi. Pewnie, że się pojawi. Dorwie mnie jak nic. Przeczekam to. Fan Leczo, tak, na kanale, sorry, nie widziałem. No stresuję się, bo tu jest kurde jedna wpadka i wiecie, musimy wszystko od nowa wtedy zaczynać, nie? A nie jesteśmy w komfortowym miejscu, żeby zaczynać od nowa. Ja już bym chciał całość to zrobić. Jest! Dobra, poszło. Okej, teraz już chill, teraz już luzy. Trudniej niż rajd, no bo on strasznie niesprawiedliwie się zachowuje w gierce, nie? Zrobimy podróż, bo mamy teraz tak, mamy zesprintować tam 100 metrów albo coś w tym klimacie i to wydaje mi się, że będzie do zrobienia tutaj, bo tutaj był taki tor właśnie do biegania, więc to powinno wejść okej. Nie wiem jeszcze co z tym lataniem, najwyżej zobaczę w necie, gdzie polecają. Hi, jak się masz? Cześć, nadal wszystko spryskujesz?
Nie tu. Tu może? Tu chyba. Z tymi cebulami to było. Chyba. Dobra, źle. Muszę zwrócić uwagę, czy jak podnoszę cebulę, to mi się regeneruje ten pasek zielony. Żółty teraz aktualnie. Tak, regeneruje się, czyli muszę trafić wszystkie. A tego trochę jest. A tym się nie steruje wygodnie. Ale zrobimy. Ten moment będzie trudny. Bo to jest ciężki zakręt, a to wcale nie jest takie zwrotne. No właśnie. Jest. Czyli zostałem jeszcze z 10 sekundami do latania. Tu gdzieś było miejsce do latania właściwie odpowiednie. Nie pamiętam gdzie, ale zaraz to znajdziemy. To za mało. Pamiętam, że był jakiś most. I obok tego mostu właśnie były w powietrzu te takie bańki odradzające moc latania. Może zobaczmy z tej strony. Ta wioska jest w ogóle porąbana trochę, ja się w niej strasznie gubię. Nie no, to już jest wyjście na tamę, to nas nie interesuje. To jest w ogóle początek gry, z tego co pamiętam. Stamtąd się przychodziło tutaj. Pokażcie mi jedną rzecz na mapie. Obrzeża wioski. Nie, no to musi być w wiosce w takim razie. Plac? Z placu to my chyba właśnie przyszliśmy. Ale to prędzej będzie tam. Nie, tu już nic nie ma. Możliwe, że jeszcze raz będziemy musieli gdzieś lokację zmienić, ale cholera, gdzie? Tu nie. To jest bankowo gdzieś w otoczeniu... Zobaczmy pola. To jest bankowo gdzieś w otoczeniu domków. Dobra, tu dalej są domki, więc to może być. To może być tu. To chyba jest tu. To jest tu. Okej, to było za mało. A jakbym zaczął tam od samego dołu? Ja nie wiem, czy w momencie, kiedy... odbijam się od tych grzybolców, to mi się resetuje czas, czy nie, ale możliwe, że to chodzi o to.
chyba nie. Dobra, ja sobie zobaczę w necie w takim razie, na czym to powinno polegać. A już mam linka, dzięki. Warto wspierać polskich łowców trofeów w razie czego. Oni to robią dosłownie w tym miejscu, gdzie ja to teraz robiłem. Bo ja nie to robię co trzeba. Nie chodzi o to, żeby właśnie daszować tym. Tylko się unosić tym. Więc najpierw robimy coś takiego. Lecimy sobie... Jeszcze raz. Lecimy sobie w tę stronę. I teraz zaczynamy coś takiego. Omijając pewnie te cholerstwa. Kurwa. Dobra, to już będzie trzeba powtórzyć. Zbagowane, ale weszło. Pięknie. To jest platyna w takim razie, moi drodzy. Totalnie. Zbagowało się i pomogło mi zdobyć platynę. Dobra. Smurfy, misja złość. Jeszcze zanim sobie odpuszczę giereczkę. Ja wbiłem platynkę na PS4. Jest możliwe, że jest już wersja na PS5, bo miała być. I możliwe, że będzie autopop dzięki temu. A już nawet mam ściągnięte. Tak czy nie tak? Pokaż mi bibliotekę. To jest wersja PS4. Tutaj, dobra. Źle zobaczyłem. Pobierz. 0 złotych. No i to jest dobra cena. Cześć Pomro, dzień dobry. Calculated. No chciałbym. Ej, czekajcie, bo on chce pobierać 1,8 giga tylko? Myślałem, że więcej, że coś innego sobie odpalimy w tym czasie w tle. Ale możliwe, że po prostu przegadamy sobie chwilę. Zobaczymy, ile przy tym zejdzie. Ale to by było bardzo dziwne, jeśli to by wymagało tylko 1,8 giga. Jeszcze możemy wrócić na chwilę tutaj i teraz zrobić... Właściwie zmianę lokacji tylko. To powinno nam zapisać chyba gierkę przy okazji. O, to nam powinno zapisywać gierkę. Ale żeby mieć 100% pewność, to po prostu zrobimy jeszcze coś takiego. Polecimy na obrzeża, niech nadpisze. Wyjdziemy potem z gierki i upewnimy się, że jak gdyby właściwy zapis jest w chmurze, bo prawdopodobnie będzie to potrzebne. Dobra, przeszli wszystko. Tak.
No okej. Okay. Wersja PS5 się niby ściągnęła. Trochę bez sensu, bo na pewno lepiej by mi się w to grało, chociażby z uwagi na loadingi, gdybym od początku grał w wersję PS5. Tylko że jak gra wyszła, to wersja piątkowa nie była jeszcze dostępna. Dobra, nie mam moich zapisów, więc robimy tak. Zamknij. Sprawdź. Okej, okay. Twierdzi, że pobrał. Nie wierzę mu. Okej, okay, w opcjach nic nie widzę. Przede wszystkim zobaczmy, czy jak gdyby to jest osobna kategoria trofek, nie? W ogóle. Jest osobna kategoria trofek. Ale nie da się pobrać? Nie ma autopopa? Czekajcie, zobaczymy w necie. Cześć Mati, dzień dobry. Nie widzę w sumie odpowiedzi, ale wiem, jak to w sumie sprawdzić chyba. Czekajcie, zrobimy sobie... O, już widzę, że ktoś mi zdążył odświeżyć PSN Profiles. To ja sobie jeszcze raz odświeżę, żeby mieć na wierzchu wersję PS5. I zrobimy tak. A nie, nie będę miał wersji PS5, tak od razu. Inaczej. Games. Leaderboard. Platinum Club? Nie. Czekajcie, jak to się sprawdzało. Najszybsze wbicia to 10,5 godziny, co oznacza, że nie ma autopopa. Ja tylko na chwilę, bo dziewczyna mnie na Morbiusa zabiera do kina. Ojej, Kumati. Ojej, Kumati. Podobno bardzo zły film. Ale ja jestem zdania, że bardzo złe filmy również dobrze się ogląda. Czasem, z odpowiednim nastawieniem i podejściem. W sensie, moim zdaniem Venomy były fatalne. Były bardzo złe. A mówi się, że Morbius jest jeszcze gorszy. Jakby to już jest poza moimi możliwościami chyba. Moi drodzy, to oznacza, że nie ma autopopa w smurfach najwyraźniej i że będę musiał sobie gierkę kiedyś przejść w całości od początku, ale nie będę oczywiście robił tego już teraz, nie? Jak już teraz wiem, co tam trzeba zrobić, to wydaje mi się, że pójdzie to dużo łatwiej i sprawniej. Zresztą ja nie spędziłem przy tym jakoś strasznie dużo czasu. Po prostu rozbiłem to sobie na wiele miesięcy, bo przez jakiś czas nie grałem. Cześć Dartian, dzień dobry. To co, to lecimy z Narita Boy, nie? Bo to było drugie miejsce na liście. Zobaczymy, jestem bardzo ciekaw tej gierki. Jak już każdy powiedział, co wiedział, to baw się dobrze. Nie, no wiadomo. Ja, tak jak mówię, nawet jeśli filmy są słabe, ja potrafię czerpać z nich jakąś przyjemność, więc wierzę, że Mati też sobie poradzi. Słucham, Rychu.
Czy do platyny muszę odkryć wszystkie warianty maszyn, czy tylko te główne rodzaje? Tylko te główne rodzaje. Tylko te, które mają osobne, jak gdyby, ikonki w notatniku, nie? Nie, chciałem opcje i chciałem video audio. Dobra, nie ma nic o napisach, więc jest gituwa. Play. Bo szukam jak debil po mapie. Nie, no na luzie sobie ogarniesz. Tylko jeśli nie zeskanowałeś głównego bossa, to musisz przechodzić od nowa. Mam nadzieję, że wiedziałeś to wcześniej. Albo że po prostu przypadkiem zeskanowałeś. Nie zeskanowałeś. Z tego co wiem, nie ma możliwości powrotu do niego. Żadnego. A on musi być zeskanowany. Bo on jest osobnym wpisem. Dobra, nasz pan Hackerman chyba ma kłopoty. Zarąbiste są te scenki, bo one, kurde, tak świadomie podchodzą do formy, jaką operują. Bardzo mi się podobają te w małej skali pixelarty. Ale mają też oczywiście... To jest ciekawe, nie? Że oni tu operują zupełnie różnymi skalami pixelartu. A niektóre sceny to wyglądają bardziej jak jakiś Another World albo coś w tym stylu. Współczuję Rychu. Bo jednak fabułka, no tam troszkę czasu wymaga. To zrób sobie na tym save'ie teraz co robisz, jeśli już zacząłeś czyścić. Wszystko co możliwe, poza tym jednym właśnie. Nie mogę, mamo. Tego się nie da spauzować. Walę tę platynę. Może kiedyś nie będę przychodził ponownie, to zrobię. Domyślam się, Rychu, mnie by też taka informacja troszeczkę wytrąciła z chęci. Arrival in the Digital Kingdom. Czy gameplay też będzie miał takie kineskopowe zniekształcenie? Chyba tak. Wam będzie ucinało część tego tekstu, nie? Ale chyba sobie poradzicie. Bez tych kilku literek. Masz save'a starszego? Zarąbiście. To trzymam kciuki, żeby się okazało, że to faktycznie jest takie, jakiego potrzebujesz. Bo nawet jeśli będzie to miało kosztować, nie wiem, 2-3 godziny, to i tak jest o niebo lepiej, niż gdybyś miał zaczynać od początku, nie?
Mówimy o tych drzwiach? Chyba tak. Nie, tu nic nie mogę zrobić, nie mam interakcji. Wszystko naciskałem. Tu są jakieś drzwi? Ta, dobra. Był przycisk. Zmień nazwę gierki, jasne. Narita. Narita Boy. Cześć kusy, dzień dobry. Dobra, jest skok. Ataków żadnych na razie nie ma, mam tylko skok i poruszanie się. Animowane jest naprawdę bardzo fajnie. Ta postać się wydaje taka leniwie zrobiona, zdesignowana, ale... Poza tym okej. Okay. Nie podoba mi się wychylanie lewego analoga do góry, żeby wejść przez drzwi. Ale rozumiem, że to miało być jakieś takie nawiązanie do retro podejścia. Czy jestem jakimś ich zapowiedzianym zbawcą? Mi się zawsze podobał ten klimat, to jest taki, wiecie, trochę jak Tron, trochę jak była ta taka bajka 3D, jedna z pierwszych bajek 3D, jakie pamiętam. To się Reboot chyba nazywało po prostu. Było paździerzowo zrobione na maksa, no ale było. Miało fajny klimat tego tak naprawdę. Właśnie o tym, że programy żyją w komputerze i służą użytkownikowi. Nie do końca kumam, co te beamy reprezentują. Czekajcie, bo ktoś do drzwi wali, a jest niedziela. Musicie mi kiedyś przypomnieć, żebym zamówił kabel sieciowy. Bo ten, którego używam, jak gdyby już tyle razy został najechany fotelem, że zaczyna się powoli wybebeszać i czuję, że niedługo przestanie być użyteczny. Dobra, bardzo skrótowo przedstawili mi ten temat. Get hold of the Techno Sword. A gdzie on jest? Ten Techno Sword? Nie wiem, tu już jest wyjście. Czy on gdzieś tu powinien być? A nie, musimy iść do osobnej lokacji, dobra, jest git.
jakiś dash by się przydał. Ja podejrzewam, że to może być takie trochę metroidwaniowe, więc będziemy z czasem zdobywać jakieś umiejętności. Wątpię, żeby jakby to było wszystko, co... To był hologram tego złego, nie? To jest hologram tego złego, bo on się pokazał też na kompie tego drugiego typa. Okej, czyli tak się będziemy kontaktować z motherboardem. Tak wyglądają te punkty hologramowe. Znaczy pewnie będziemy te fragmenty wspomnień zbierać w trakcie rozgrywki, tylko pytanie, czy to będzie jakaś opcjonalna znajdźka, jak gdyby prowadząca do ukrytego zakończenia albo coś w tym stylu? Czy to będzie jak gdyby taka, czy to będzie główny filar rozgrywki? I co, Rychu? Sprawdzałeś zapis, czy on da radę, czy nie bardzo? Pięć zapasowych dyskietek, okej. I mogę za ich pomocą odbudować pierwszy totem. No, klimacik jest fajny. W ogóle ci bohaterowie, zobaczcie, zarąbiście wyglądają. Ale bym sobie teraz Trona obejrzał, to jest jakaś masakra. Nie wiem, czy właściwie tak dzisiaj nie zrobię. Ten pierwszy Tron, jak gdyby współcześnie, już jest trochę trudny do oglądania, moim zdaniem. Ale te późniejsze... Z którego roku? No, wiadomo, że dobrze by było zacząć od pierwszego. Ale nie wiem, czy tych bardziej współczesnych sobie teraz nie... Nie zacznę oglądać tych już disneyowskich, bo tamte poprzednie nie wiem, czy były disneyowskie. Au! Rest in force. Dobra, ja się typy trochę olałem, weź powiedz jeszcze raz. Jump and dodge, dobra, spoko. Czy ty friendly, czy nie bardzo? Wyglądasz na friendly. Tu nigdzie nie pójdziemy. To jest zablokowane, nie wiem.
Who by the way is very pleasant. No to nieźle. Rafklu, dzięki za followka, witam na streamku, dzień dobry. Strasznie dużo nazw własnych nam wjechało już na sam start. Czy ja mam jakąś mapę? Nie mam żadnej mapy, chyba. Krzyżaki też nie działają. Touchpad nie. Okej, dobra. Może z czasem odblokujemy albo coś. To wygląda intrygująco, ale chyba nie jestem w stanie nic z tym zrobić na razie. The Technofather's Castle. To jest miejsce, gdzie my zdobędziemy miecz, jak rozumiem. Czyli będziemy się mogli w końcu napierdzielać. Co to właśnie było? Aha, wpis do bestiariusza pewnie. Aha, okej, okay, dobra, od dołu też mnie może pacnąć. Ten skok jest strasznie wysoki. Ja nie bardzo lubię gry właśnie, w których się poruszamy dość powoli na boki, a strasznie wysoko skaczemy. A to jest miecz? Nie, to jest tylko jakaś dekoracja chyba. Jest jakiś panel. Dobra, i tu pewnie pójdziemy po miecz. Tylko ja bym sobie jeszcze zobaczył, co jest po prawej. A. Nieważne. Dobra, czy jest checkpoint? Jest, są drzwi otwarte, jednak tu wyjdziemy od razu. Tu chyba można zejść? Strasznie mi się stylistycznie ta giera podoba. Fajnie to zrobili. Teraz to wygląda, jakbyśmy wkraczali w jakiś etap roguelike'owy na przykład. Mieli mieć właśnie generowane levele, wyższe poziomy wieży. Czy to jest klucz? Nie, to jest miejsce do łączenia się z motherboardem. No strasznie dużo nazw własnych. W sensie fajnie, bo to daje poczucie jak gdyby tego, że ten świat jest no rozległy i spójny. Ale jeśli chodzi o przyswajanie tych wszystkich nazw, ja wiem, że zdecydowana większość z nich nie będzie miała dla nas żadnego znaczenia w trakcie rozgrywki. Ale nadal jest to trochę przytłaczające. Zarąbiście opisują te tematy. Dobra, tu nie przejdę dalej. Tu nie mam dostępu. To co, muszę się cofnąć? Ta. I co, nic więcej? Może też się muszę jakoś pomodlić. Kucnąć na przykład, albo nie wiem. Nie, żaden klawisz nie działa. Dobra, chyba nic tu nie zrobię. Mówisz jeszcze raz do windy, z której przyszliśmy. A, bo tu jak gdyby wyjścia na lewo i prawo prowadzą do różnych lokacji. Dobra, ma sens. Tu niezłe disco odwalają.
Jeszcze zobaczę tylko tu na maksa, nie, nic nie ma. Dobra, no czyli zaraz dostaniemy miecz najwyraźniej. To jest osobna winda chyba do tego pomieszczenia. O! O! Mignął nam koleś, którego widzieliśmy w scence na początku. Tylko, że z tamtym typem wydaje mi się, że kontaktował się właśnie ten główny zły. Jak chyba tu mam iść do góry? Dobre są te scenki. Oni się modlą, czy oni bąsują? Dobra, bierzemy nasz miecz. Zajebiste. Dobra, teraz możemy chlastać. Orać typów. Czy jakieś jeszcze inne ataki mam? Nie, na razie tylko kwadrat. Mogę też charge'ować atak. No i co, animacje są zrobione naprawdę w porzo, nie? Te wszystkie rozbryzgi i tak dalej, kurde, klimat jest naprawdę świetny. Zaraz, czy ja miałem jakiegoś... Aha, on takiego dasza w dół, tylko on właściwie... niewiele zmienia. Jeszcze jedno zobaczę. Od dołu też mogę walić, okej. Klimat jak w Katana Zero. A to są różni bohaterowie, którzy byli przede mną? Chyba tak. No zobaczcie, niby takie proste, śmieszne... Co? Shotgun Ultra Beam. What? Ja mam coś takiego? R2. Ajd. Dobra, i teraz mi się skończyła amunicja. Czy ja mam ich zabijać, żeby ładować amunicję, czy o co biega? Chyba tak. Albo overtime, jedno z dwóch. Poczekamy troszeczkę, zobaczymy, czy overtime się zrobi. Nie, nie, tak, zrobi się overtime. Jeszcze nie wiem, jak będę regenerował życie, a na razie trochę... Gdzieś tam sobie obrywałem. Już trzy razy dostaliśmy po mordzie, dobra. A, mogłem skakać od razu dalej. Mówię, jest tak, takie mydlane poruszanie się. Nie wiem, czy to lubię, chyba nie lubię. Aha, co tam było po prawej? Co? Zaraz zginiemy przez moje poruszanie się. To jest trudne! On się ślizga dosłownie. Powolutku. Powolutku mówię! No i co, po prostu nic tu nie ma? Mam wrócić po prostu? Bardzo możliwe właściwie. Mam nadzieję, że to nie jest taki jedyny moment w grze właściwie... O Jezu! Straszne są te skoki. Mam nadzieję, że to nie jest jedyny taki moment w grze właściwie, że dostajemy coś super fajnego.
Jeszcze nie wiem, czym jest ten pasek na mieczu. Ten środkowy, nie? I może teraz będziemy mieli dostęp do tych pomieszczeń. Też nie. Czekajcie, co ja mam właściwie zrobić? Find Baba and get through the... get access... Jeszcze raz. Łatwo powiedzieć. Na razie się mocno cofam, ale... może warto popróbować. No, wydaje mi się, że się niepotrzebnie teraz cofam. Tu jeszcze nie byliśmy, nie? Więc... i tak warto sprawdzić. Okej, okay. To było pokazanie lokacji, która była tam wcześniej, nie? Czy mogę to rozwalić? Chyba nie. Co myślicie? Wracać jak gdyby tam z powrotem na górę i szukać tam jakiegoś rozwiązania? Bo wątpię, że mi kazali teraz jak gdyby zapierdzielać naokoło. Tam pewnie było coś ciekawego. Też nie ma innego przejścia. A, tam coś jest na górze. A, kumam. Dobra, wszystko jasne. Dodge'a mamy, fajnie. Dodge się robi L1. Tylko jak on i tak już tak szybko się porusza na lewo i na prawo, to się trochę boję, że ten Dodge będzie problematyczny. Dobra, tu mamy kontakt z motherboardem. Ja mam nadzieję, że to mi przy okazji życie uzupełni. Otóż chyba nie. Co, idziemy w to? Nie ma wyjścia. Mamy dosłownie jedno życie, nie? Tu jest jeszcze motherboard. Możemy od razu sobie wejść w interakcję, zobaczyć, co ma do powiedzenia. O,
A on mówi to samo, co po lewej stronie. Wchodzimy do umysłu kreatora. Uff! Dobra, już myślałem, że z tego spadniemy. Okej, okay, scenka bardziej fabularna, jak rozumiem. Możemy biegać, ale nie musimy. Możemy troszkę popodziwiać. Jeszcze się tylko upewnię, czy on za każdym razem mówi to samo. Ta. Okej. Okay. Czyli nie ma sensu dwa razy tego samego odpalać. Ja jestem naprawdę pełen podziwu, że oni tutaj tak fajnie szaflują tymi klimatami i każdy właściwie robią dobrze. Ojciec arkady składał? Okej, no czyli ojciec nie był przykładny, ale matka się nim dobrze zajmowała. Niepokojące jest to, co widzę w tle. Okej, to mieliśmy, to mieliśmy. Teraz tu się otworzyło. Dobra, i co się dzieje, kiedy umieramy? Aha, właściwie nic, cofa nas do poprzedniej lokacji. To easy, dobra, ja się bałem, że tu będzie właśnie jakoś tak... Wow, dwóch? Dobra, shotgun jak na ciebie działa? Na dwa, dobra, jest git. Aha. To co ja tu... Miałem dashem to zrobić, okej. Okay. Ale też nie tak. Miałem zrobić tak i tak, okej. Okay. Okej, okay, tak myślałem. Teraz dwa punkty migają, czyli muszę znaleźć jeszcze jeden taki taki klucz, żeby otworzyć tamtą bramę, która była dużo wcześniej w grze. Znaczy to chyba jest ta, która była dużo wcześniej w grze. Niekoniecznie. Czatki, czy ktoś może zobaczyć na howlongtobeat.com, jak długa jest to gra? Chciałbym w sumie wiedzieć, czy to ona mi się nada na streamulca, czy nie. Czy mam sobie ją grać również off-stream? Tu nie wejdę do góry, nie? Nie wejdę. 9 godzin. No trochę więcej w sumie niż myślałem, ale też bez dramatu. Ej, dobra, tu już nic więcej chyba nie mamy, nie? Do zrobienia.
Teraz pewnie musielibyśmy znaleźć jakieś miejsce do wykorzystania Dasha. Aha. Tam był filar na górze chyba. Naprawdę się tym wertykalnie strasznie steruje. Zobaczcie, jest takie coś po lewej stronie, nie? No. Dostałem klucz do ogrodu? A gdzie jest ogród? To jest teraz dobre pytanie. Ja spróbuję jeszcze tu wskoczyć tylko. O, git. I co dalej? Aha, nic. Get down into the garden. Czyli faktycznie musimy zjechać na dół chyba. No ja na przykład mam ogród poza domem, nie wiem jak ty. Elo, pan Aldegar. O! O! Nowi? Latający jest jakiś. Oni padają prawie na hita, ale mogą nam zlecieć na głowę, co jest niefajne. On jeszcze żyje! Dobra, spróbujmy zcharge'ować. O, zcharge'owaliśmy. Rest in force! Podoba mi się to. Dobra, pierwszy. No boję się, trafiliśmy właściwie. Ale wiecie jak jest, jak się pojawiają przeciwnicy, to znaczy, że jesteś na dobrej ścieżce. Cześć mężczyzna, dzień dobry. Dobra, ja sobie trochę podaszuję, ale przyznam szczerze, że teraz nie wiem właściwie, która ścieżka ma nas doprowadzić do tego ogrodu. Przydałaby się, wiecie, jakaś taka mapka od boku pokazująca, jak te lokacje się ze sobą łączą. Ale nie wiem, czy na to możemy liczyć. Mam nadzieję, że później coś takiego dostaniemy. Dobra, tu jest spokój. Tu się znowu na dół zjeżdża. Jeszcze możemy zobaczyć to pomieszczenie, bo wydaje mi się, że tutaj po lewej stronie, po prawej stronie też coś było. Było coś takiego tylko. Tu nigdzie nie wejdziemy. Dobra, to nieważne. To lecimy jeszcze niżej. Spoko, pan Ryku. I powodzenia, bo w sumie nie wiem w końcu, czy ci się udało z tym save'em, czy nie. Mam nadzieję, że tak, bo inaczej to kilkanaście straconych godzin. A tu mogę teraz wejść, to jest garden, dobra, dobra. Można się w tej gierze pogubić, i to tak na grubości nawet. Ta, no to zarobiście. To dobrze. To powodzonka tam z platynowaniem. Save około 2 godziny przed bossem. No to teraz wiesz, jak już przechodziłeś wcześniej, to już pewnie widoczków nie będziesz podziwiał, tylko będziesz gonił przed siebie i pewnie szybko to zrobisz. Czemu one się rozpadają? Czemu się dezintegrują?
Ha? Ja nie kumam zależności między tymi rzeczami, jak gdyby tu coś naciskam, tu koleś wstaje, wysiada z powrotem, jak gdyby dzieje się dokładnie to, co się działo wcześniej. Okej, czyli tu będziemy musieli wrócić, kiedy coś tam zrobimy. Tu jest kolejny punkt modlitewny, który coś powinien naprawić niby. Dobra, ja wiem, że ta brama jest tam po lewej, już ominęliśmy. Tu będę potrzebował dostępu, którego chyba jeszcze nie mam, no. A nie, tu już jest trzecia płytka, dobra. Czyli otworzyły nam się wrota, które wydaje mi się, że są w ogóle jeszcze poza tą wieżą całą. A mogę na szybko tu skoczyć, zobaczyć, co to jest. Z tobą nie pogadam, dobra. To wszystko jest tu takie dziwacznie tajemnicze. Ja nie mam pojęcia w ogóle, na co ja tu patrzę. Tu się gdzieś wspinam, coś robię, nic nie robię. Czy mogę zabijać? Nie mogę zabijać. To może to i lepiej. Słodkie cyberkróliczki. Okej, i to się włączyło. Teraz muszę wrócić na górę. Pokaż, bo ty tam śniłeś, nie? Kwadrat, trzy kropki kwadrat. No chyba to będzie. Kwadrat, trzy kropki kwadrat. The first of many. Tu nic. Rzekłbym, że tu też nic. Tu do góry... No okej, do góry się idzie. To trochę wygląda jak miejsce do walki jakiejś z bossem. Dziwny ten wędrowiec binarny. No na razie jestem oczarowany gierą, jest świetnie zrobiona. W sensie sterowanie jest takie... śliskie. Ja nie do końca to lubię. No ale dobra, jestem w stanie przymknąć na to oko. Dobra, czyli chyba musimy teraz wyjść stąd. Cześć, kocham piwo, dzień dobry. Klimat Narita, bo i muzyka są rewelacyjne, ale UX pozostawia wiele do życzenia. No, dokładnie. To niestety prawda. Przez sterowanie właśnie się odbołem od tej gry. Ja wątpię, żeby mnie sterowanie odepchnęło od tego tytułu. Chyba możemy wyjść stąd, nie? Z powrotem. Odbiłem. No nie, no, domyśliłem się. Wątpię, żeby mnie sterowanie odrzuciło od tej gierki, bo jest naprawdę fajna. Ale no, nie ukrywam, że mogłoby być dużo lepiej. Na pewno jak słoneczko w ekran świeci, to nie da się grać, wszystko mi się zlewa.
No akurat to jest super zrobione. Ja strasznie lubię, kiedy stylistykę retro biorą i wykorzystują ją ze współczesną technologią, która, no może to nie jest jakaś super współczesna technologia, rozmycie ekranu i warstwy, nie? Może trochę przesadzam, ale wiecie, co mam na myśli, nie? Ja nie wiem, gdzie babę znajdziemy. Czy wy słyszeliście jakieś wzmianki, gdzie ja mam jej szukać, czy nie bardzo? No, oczywiście, że do wody. O tym mówię, no nie jestem w stanie tego kontrolować. Ale możemy jeszcze na chwilę podejść... tutaj? Nie, to już aktywowałem i tu nic więcej nie ma. Au! Au! Dobra, i to jest ta brama, o której ja myślałem. To jest mój jedyny trop jak na razie. Room of the Three Switches, okej. Dobra, czyli to jest do wspomnień kreatora. Ale nie dało mi to nic w kontekście miejsca, gdzie znaleźć babę. Czy to jest Metroidvania? No właśnie tak, wiesz co, średnio. Na siłę można by to było tak określić, ale nie wiem, jak wiele jeszcze innych zdolności zdobędziemy. Na razie faktycznie dostałem Dasha, nie? Na razie jest dużo backtrackingu, ale nie jest to jeszcze taka Metroidvania pełną gębą, nie? Dobra, zakładam, że teraz gdzieś na tych wyższych piętrach coś mi się odblokuje, jakiś dostęp. Dzięki temu kluczowi, który dostaliśmy. I spróbowałbym najpierw po prawej. Priest Portal. Nie, to jest dalej zablokowane, czyli to nie jest do tego dostęp. Śmieszne jest to, że on daszuje tyłeczkiem. Biegnę sobie w tę stronę, poskakuję, robię dasza i on tyłkiem wjeżdża. Wiesz co, Herager jest bardzo fajne stylistycznie, na razie mi się bardzo wizualnie podoba. To nie, no bo to jest ścieżka do miecza, więc to też nie jest to. To może gdzieś tam w tym gardenie faktycznie mam babę znaleźć. Jeszcze zobaczymy na wszelki wypadek, nie? Żeby już nie wracać 100 razy w te same miejsca. Au! O, tu da się wejść, ale nic tu nie ma, okej. Ta scena z przechwyceniem miecza to było po prostu złoto. Dawno tak, czegoś tak przyjemnego w gierce nie widziałem. Nie, no tu bankowo też nic nie będzie. Ta, tu jest koniec, teoretycznie. Tu oczywiście mogę wejść na górę. Tu był jeden panel. Chyba. A, okej, tu był dasz. I tu już jest koniec. No to nie, tu też nic nie będzie. Tu do góry nie wejdę. Pan Krzyksu, dziękuję bardzo za subika. Witam bardzo serdecznie w gronie subskrybentów. Dziękuję, dziękuję. Co tam słychać? Możemy zagadać z motherboardem? Może coś nowego nam powie? Nie, dobra, mówi to samo co wcześniej. Tu też nic nie ma, do kreatora teraz znowu nie wejdę. To znowu jest motherboard, no to nic, no musimy chyba wrócić do obszaru, gdzie jest... Nie, tu się nie da na nic spaść. Musimy wrócić do obszaru gardenu w takim razie, bo to jest jedyne, co nam zostało.
to duże coś to nie była baba, które? Gdzie to widziałeś, Hrager? Bo ja nie za bardzo zwracam uwagę na te podpisy. Gdzieś tu, gdzie byłem po prawej stronie, czy jak gdyby we wcześniejszej lokacji? Byłeś w takim pokoju, gdzie była duża postać. No niestety teraz mi to nic nie mówi. Tu dużych postaci trochę jest. Czekaj, jeszcze na chwilkę wejdę tylko tutaj, żeby zobaczyć. Nie, to chyba tego nie miałeś na myśli. A, tak, to było Baba's Friend, The Meditator, on się chyba nazywał. No ale to nie jest to, czego szukaliśmy, nie? Ale wydaje mi się, że to musi być gdzieś w obszarze Gardenu w takim razie. A, jasne. W sumie całkiem spoko, bo przez to, że jak gdyby ta mapka nas nie prowadzi jakoś instynktownie, to gierka każe się traktować powoli. Dobra, czyli zjeżdżamy na dół, bierzemy portal do Gardenów i tam szukamy rozwiązania. Jak wyjdziemy jeszcze z windy, to zobaczymy, co nam mówi podpowiedź. No właśnie, visit Baba, find Baba. A to niestety nie jest dla mnie żadna podpowiedź w tym momencie. On powie mi pewnie to samo co wcześniej. Ta. Ty nic mi nie powiesz. Kurde, no nie wiem. Co, do medytacji mam znowu wejść? Jeszcze na chwilkę tylko zobaczę, co tu się dzieje. Hidden Chamber, po prostu, no to nie. Z tym ziomkiem nie pogadam. Dobra, idziemy jeszcze raz do medytacji. A może tam były inne symbole? Bo ja podejrzewam, że jakbym sobie teraz na przykład wprowadził, no pewnie nie wszystkie będą działać. Zobaczmy, co się stanie, jak zły wprowadzę. Nie, po prostu mi poraziło. Ale może jest inna kombinacja symboli, która prowadzi do baby. Czyli tak, kwadrat, trzy kropki, kwadrat. I może tu jest, kurde, coś... co mi podpowie, jaka jest inna kombinacja. Nie. Otóż nie. No come on. Serio, nie wiem, czaty, co ja mam teraz zrobić, gdzie ja mam się udać. Bo tu nic nie ma. Tu mogę spaść, ale też nic tu nie zobaczę. Możemy, nie wiem, zobaczyć, czy ten typ na przykład śni teraz o innym kodzie, ale wątpię. Tak, tę bramę, co otworzyliśmy, znalazłem i tam był fragment dyskietki. Tych wspomnień kreatora, którym mamy zbierać, nie?
rzekłbym, że dupa. W takim momencie większość ludzi odkłada gierki do ogrania nigdy. No nie chciałbym, żeby tak było. Naprawdę bardzo mi się podoba stylistyka tej gierki. Jestem pewien, że jak grasz, nie skupiasz 70% swojej uwagi na Twitchu, to wiesz, co trzeba zrobić. Gdybym śledził wszystkie... Gdybym śledził wszystkie dialogi, na przykład wiedział, co tam było mówione przy medytatorze... Au! No i mnie zabił kompletnie. To może by faktycznie była jakaś podpowiedź, gdzie się uda. Gdzie ja jestem? A, Room of Three Switches. To jest miejsce właśnie, gdzie wydobyliśmy te wspomnienie. Tylko, że tu no, nic więcej nie ma, nie? Nigdzie się wspiąć nie da. Tu nigdzie nie przejdę. A, to the left. Okej, okay, dobra, dzięki piwo. Czyli to w takim razie w tę stronę będzie. To? Tak, to jest to. My stąd przyszliśmy na początku gry, więc ja już zakładałem, że tak bardzo się cofać nie muszę. Kwakson, dziękuję ślicznie za subika, dziękuję bardzo i witam po raz pierwszy w gronie subskrybentów, dziękuję bardzo. Ej, powiedzcie mi, że nie chcielibyście oglądać jakiejś pełnometrażowej albo serialowej animacji w takim klimacie. Ja totalnie, szczerze. Suspicious Portal Event. Nie brzmi to bezpiecznie. Dobra, to idziemy jeszcze zbadać w takim razie portal. I to, co się w nim kryje. To pewnie bitka głównie będzie, tak bym obstawiał. Albo może nie? Jak Ale dziwny He-Man. I ma VHS-a na stafie. Najlepiej. Lord VHS. I śmieję się z tego, jak duży jest mój sprite. Jeden z Okej, dobra, czyli to jest jakiś... Subboss, miniboss, nie wiem co to jest właściwie, ale będzie niefajnie pewnie. Czy ty strzelasz na przykład? Strzelasz! Fuck! Gdzie? Tu jesteś. A, on się jak na mnie się... Dobra, czy ja mogę na nim stać, tylko on nie może się na mnie zespawnić. O, i tak się zespawnił. I mogę się za niego tepnąć, żeby go bić, kiedy on spawnuje tamto swoje cholerstwo. Nie oberwałem teraz, nie? Było git. Dobra, czyli tak się mogę z nim bić. O, chyba go rozpieprzyłem w ogóle. Ta. Okej, no... Nie było to skomplikowane. No, ale zakładam, że to był taki trochę samouczkowy boss. Dobrze ci widzieć po długim czasie.
W sensie powracający widz, czy Quaxon to może Quacus Cyber? Żebym wiedział. Ha, Quaku! Co tam w życiu słychać? Pamiętam, że coś gadaliśmy o tobie ostatnio. Z Puffem chyba. No, już tam chyba na stałe, co? Żyćko, mówisz, się podoba. W wyjątkowych klimatach. Spokojnie, jest jeszcze jakiś czas, tu zostaje. Próbuję powiedzieć jakąś ciekawostkę o Islandii, ale chyba żadnej nie znam. Kojarzy mi się tylko i wyłącznie z płytami Sigurrusa. Przestań. Widzisz, będziesz na miejscu, dawaj znać. Chętnie skoczę gdzieś tam na miasto. Do Gardenu nie, raczej do wyższych pokoi ma mi się dostać. A Islandii wbrew pozorom jest dość zielono. Zresztą propos Sigurrusa, to oni kiedyś wydali taki album studyjny właśnie, gdzie nagrywali w bardzo różnych ciekawych miejscówkach na Islandii. Różne kawałki, w sensie każdy kawałek w ramach jakiegoś mikrofestiwalu gdzieś tam, albo właśnie po prostu w jakiejś śmiesznej lokacji, którą sobie ogarnęli. Bardzo mocno ten klimacik tam siedział. Tak, Death Stranding jak gdyby też po części było bazowane na Islandii. Zresztą ta czarna plaża, jak gdyby, która była ważnym elementem fabularnym Death Stranding, to ona jest islandzka, tak swoją drogą, nie? Chyba, tak mi się wydaje. The Creator's Tears. Densuwa, jedziemy! Okej. The Pregnant Program. Zadzindzoliłem. Z tobą mogę pogadać? Mogę chyba. O, czemu śpiewa do mnie? Tu też jeszcze nie wejdę, nie mam dostępu. Stagmaster. Who has the ability to compile animal forms? Ciekawe, czy czegoś takiego się nauczy mój bohater również przy okazji.
A, tu mi otworzyli bramę, dobra. To tylko sobie przez nią przejdziemy jeszcze. Jak można umrzeć na plaży, poza tym, że z nudów? No nie wiem, można się jagodzianką na przykład zadławić. Wydaje mi się, że się da na wiele sposobów. Słuchajcie, ja będę kończył, bo się zrobiłem głodny, muszę iść coś zjeść, ale gierka mi się bardzo podoba. Bałem się jak gdyby o to, że to będzie tylko ładne, a poza tym nie będę się przy tym dobrze bawił. No i owszem, jak gdyby sterowanie nie jest zdecydowanie fenomenalne, ale cała reszta tak bardzo urzeka, że na pewno będę chciał pograć w to więcej. Także przy tej gierce jeszcze się spotkamy. Narita Boy, przypominam, przypadkiem to wyhaczyliśmy na jakiejś promocji, jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Wydaje mi się, że no przede wszystkim właśnie fabularnie i klimatycznie jest to gierka warta poznania, a kosztowała grosze. Także będziemy się przy tym widzieć, będziemy się widzieć również przy Hollow Knightie, którego już zaczęliśmy. Będziemy się widzieć przy czym? Musimy się zobaczyć przy Destiny, bo ja mam wam dalej do rozdania kody na emblemy. Także musimy sobie któregoś dnia zaplanować, może... No właśnie, jeszcze nie wiem co, muszę pomyśleć. I przy okazji przypominam, że na fejsie są informacje na temat konkursu z Destiny 2. Do wygrania jest mata i mysz z SteelSeries właśnie z serii Destiny 2. Macie tydzień na zgłoszenia, więc myślę, czasu wystarczająco. A ja znikam. Idę coś zjeść, poodpoczywać. I to tyle z mojej strony. Trzymajcie się cieplutko. Dobrej reszty weekendu wam życzę. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa.